Cześć, halo, halo. Witajcie na kolejnym webinarze poświęconym motywom blokowym w WordPressie. Słuchajcie, dajcie znać na czacie, dobra, na początku, czy jest wszystko ok, bo tutaj muszę się upewnić, czy w ogóle mnie widać i czy mnie słychać. Także cześć wam, widzę, że już na czacie weszliście sobie na czat. Ok, jest ok, dobra, no to super. Super, no to dzisiaj będziemy kontynuować naszą. Dalej budowanie tego naszego motywu blokowego w WordPressie. Tylko dla osób, których nie było ostatnio, tydzień temu, powiem, że dzisiejszy webinar jest drugą częścią takiej serii webinarów CyberLaba poświęconemu motywom blokowym w WordPressie. I w zeszłym tygodniu zapoznaliśmy się ogólnie z tym, jak te motywy blokowe działają w WordPressie. O co chodzi z tym main query w WordPressie, jak to wpływa później na pętlę, na blok, query loop i tak ogólnie po prostu staraliśmy się zrozumieć, jak te motywy blokowe działają, jak w ogóle WordPress się uruchamia. Natomiast dzisiaj już przejdziemy do klikania, także dzisiaj taka część będzie myślę, że prostsza, nawet dla osób, które tam nie za bardzo w kodzie coś robiły wcześniej. To powinno to być prostsze, aczkolwiek nadal będziemy patrzeć, co tak naprawdę się dzieje na tej stronie, także żeby po prostu dokładnie rozumieć, co się z czego bierze i co my tak naprawdę generujemy, jeżeli sobie wyklikamy jakieś tam elementy na tej stronie, to co się nam wygeneruje, także też będziemy świadomie dosyć to robić. I spojrzę jeszcze sobie w komentarze wasze, ale widzę, że jest wszystko ok. Okej, cześć wam, cześć, witajcie. No to słuchajcie, może przejdziemy od razu. I jeżeli chodzi o poprzednie nagranie, tutaj widzę, że pojawił się link na czacie na YouTube'a. Na razie zdaje się, to nagranie jest ukryte, ale one wszystkie te nagrania z tych trzech webinarów będą udostępnione publicznie na naszym kanale CyberFolks na YouTubie, także można sobie będzie do tego wrócić i sobie na spokojnie to przejrzeć, a także jeżeli was nie było albo nie możecie być na którymś z odcinków, to też będzie można sobie spojrzeć. Okej, no to słuchajcie, ja przełączę się myślę, że od razu do tutaj na współdzielenie ekranu, będę zaglądać też do komentarzy, tutaj mam na boku. Dobra, to przełączam się. Czy jesteśmy w tym naszym WordPressie? Ja tylko przypomnę wam, że ja tutaj dzisiaj operuję na tym naszym CyberLabie na wersji WordPress 6.0 RC, czyli Release Candidate, dlatego że ta wersja 6.0 wychodzi za 2 tygodnie, 24 maja. Ona będzie oficjalnie już w repozytorium udostępniona i wasze strony się zaktualizują do tej wersji 6.0. No ale dzisiaj jeszcze mamy wersję 5.9, tam z jakimś jeszcze końcówką. I niektóre z tych rzeczy, które tutaj dzisiaj pokazuję, może na tej wersji 5.9 mogą one się nie dać jeszcze zrobić. Więc teraz, jeżeli chcecie to przetestować jeszcze przed tym 24 maja, no to. No, a w sumie chyba za tydzień nawet już jest 24 maja. W każdym razie, jeżeli chcecie to przetestować, to przed tym terminem wypuszczenia tej nowej wersji 6.0, to potrzebny jest albo wtyczka Gutenberg, w którym się odbywa development. Jakby ta wtyczka jest zawsze do przodu o ileś tam wydań w stosunku do WordPressa, lub można sobie zainstalować taką wtyczkę, która nazywa się WordPress Beta Tester, coś takiego, WordPress Beta Tester, i wtedy mamy takie ustawienia, gdzieś było tutaj w narzędziach Beta Testing, i tam można sobie ustawić, że chcemy pobierać te najnowsze aktualizacje, jakiś Bleeding Edge, tak? Czyli te najnowsze aktualizacje Beta i RC na przykład, więc ja to mam tak ustawione i to mi się update'uje po prostu, jak wychodzą te nowe wersje. Także to jest tylko takie, to nie są, ta wtyczka nie służy do wgrywania jej na strony takie produkcyjne. Ona służy do tego, że jeżeli chcemy testować najnowsze wydania tego WordPressa, które wyjdą tam za kilka tygodni, no to tutaj tą wtyczką możemy sobie robić update'y. No i dobra, no to wracamy do naszego WordPressa. Ostatnio nasz WordPress wygląda tak, czyli mamy tutaj zainstalowany motyw nazywa się CyberLab i mamy jakąś kategorię PHP, której się pozbędziemy za chwilę, ponieważ no, motywy blokowe składają się głównie z templatek HTML-a i
PHP-owe templatki nie są nam potrzebne tutaj, więc myślę, że nawet mogę usunąć tą kategorię PHP, nie rename, tylko release sobie zrobimy, usuniemy tą templatkę i mamy, nasz motyw składa się z katalogu templates, składa się z pliku styles CSS, w którym tylko mamy nazwę tego motywu. No i składa się z jednej templatki, którą ostatnio tam się eksperymentowaliśmy, to zaraz ją będziemy przerabiać. To jest w katalogu templates, musi się znajdować ta templatka index.html i mamy tutaj na razie jakieś tam przykładowe po prostu, żeby coś nam wyświetlało i to też zaraz skasujemy. I to są dwa podstawowe wymagane pliki w WordPressie w tym motywie blokowym. Jeszcze przed wersją 6.0 był wymagany indeks PHP pusty chociażby, tylko po prostu, żeby ten plik istniał. Od wersji 6.0 już nie jest wymagana żadna templatka PHP-owa. Wystarczy indeks HTML w katalogu templates i styles CSS. To są takie dwa wymagane pliki. No i oczywiście tego kodu tutaj nie będziemy pisali, tylko będziemy go generować z edytora blokowego, więc może zrobimy tak, że na razie jeszcze zostawię i później to skasuję, to co tutaj sobie ostatnio powstawialiśmy przykładowego i wejdziemy do wygląd edytor, gdzie znajduje się właśnie edytor blokowy, który się uruchomi jak tylko WordPress wykryje ten plik index.html w katalogu templates, to on wtedy uruchamia nam ten edytor. Jeżeli nie macie tego pliku index.html, no to nawet po zaktualizowaniu WordPressa do wersji 6.0 i jeżeli macie normalny motyw taki PHP-owy, no to po prostu tego edytora nie będzie w kokpicie i będzie dalej to działało tak jak działało. Także tak to jest tutaj zrobione. No i może na początku spróbujemy sobie przejrzeć ten edytor Gutenberga, bo może część z Was jeszcze nie korzystała aż tak bardzo z tego Gutenberga, no to warto by było się zapoznać w ogóle z tym, jak używać, z czego możemy korzystać tutaj i jakie mamy opcje w tym edytorze. To tak szybko przejdziemy przez to, a potem i tak będziemy to wyklikiwać, więc po prostu no to będziemy sobie patrzeć jeszcze na jakieś tam różne funkcjonalności. Przede wszystkim w edytorze blokowym, czym on się różni od tego edytora, który jest na stronach, na wpisach, chociaż przypuszczam, że to za jakiś czas będzie ujednolicone, to jest to, że jak klikniemy tutaj na te logo, no to nie wracamy do kokpitu, tylko tutaj otwiera nam się taki panel i tutaj poprzez kliknięcie na kokpit możemy wrócić sobie do kokpitu, ale tutaj możemy się przełączać między szablonami i fragmentami szablonu. No i witryna to jest właśnie ten edytor tego konkretnego szablonu, czy tej templatki, tak to będę mówić wymiennie, szablon, templatka. I mamy w tej chwili tutaj tylko jedną templatkę, tą index, która została wczytana z tego katalogu templates index.html. No i my ją ostatnio jeszcze trochę nadpisaliśmy, dlatego ona tutaj ma taką kropkę niebieską. To oznacza, że my nadpisaliśmy tutaj w edytorze tą templatkę z HTML-a i teraz ona, ta nowa wersja jest zapisana do bazy danych i ona się wczytuje, ta wersja właśnie z bazy danych. No i tutaj tylko nadpisaliśmy sobie, dodaliśmy jakąś blok pętla do tego, którego nie ma tutaj w naszej HTML-u, w naszej templatce HTML-owej i to jest ta różnica między tymi dwoma tutaj templatkami. No i na górze tutaj widzimy, którą templatkę edytujemy, że to jest indeks, możemy sobie przeglądać wszystkie szablony i wrócimy tutaj do tych naszych szablonów i możemy wybrać inny szablon, to będziemy tworzyć sobie za chwilę. No i to jest właśnie tutaj taka pierwsza rzecz, która nas interesuje. Potem interesuje nas tutaj ten widok listy. No, widok listy jest bardzo fajny, on się pojawił niedawno w WordPressie. On też działa normalnie tak samo, jeżeli edytujemy strony czy wpisy w tym edytorze po prostu treści. I to jest bardzo fajne, ponieważ tutaj w tym edytorze możemy przede wszystkim przesuwać na przykład, możemy używać tego normalnie w taki sposób no, dosyć interaktywny. Tu mamy jeszcze na przykład takie dodatkowe opcje, gdzie możemy na przykład powielić dany blok, możemy go usunąć i różne tutaj jakieś operacje możemy wykonywać na tych blokach, czy też wstawić sobie jakiś blok poniżej, to będziemy to wykorzystywać za chwilę. I właśnie z tego panelu bocznego się czasem o wiele łatwiej obsługuje, szczególnie jeżeli mamy takie bloki zagnieżdżone, jak tutaj mamy, pętla zapytania, szablon wpisu, więc te bloki są jeden w drugi powkładane, to o wiele łatwiej nam tutaj zobaczyć tą hierarchię. Poza tym jeszcze na dole widzimy też na tych breadcrumbcach również tą hierarchię i możemy też się tu przełączać. I co jest też fajne, że jak klikamy właśnie tutaj na
poszczególnych elementach, no to nam zaznacza od razu ten blok, więc jest tutaj o wiele łatwiej się tym posługiwać. Także tą listę będziemy dużo używali, jak będziemy sobie dodawali kolejne elementy do naszego motywu, no po prostu jest to wygodne. No i tutaj możemy włączać, wyłączać, tak otwierać, zamykać po prostu przez kliknięcie na ten przycisk. Potem z drugiej strony mamy taki edytor z ustawieniami. Gdy otworzymy sobie te ustawienia, no to, to jest ten panel boczny, taki do bloków, który jest już nam znany. Do każdego bloku po prostu mamy takie tutaj ustawienia i możemy sobie tutaj ustawiać jakieś tam dodatkowe rzeczy. I dodatkowo jeszcze każdy blok ma tutaj takie ustawienia, jest taki toolbar, towarzyszy tam każdemu blokowi. I ten toolbar to są takie ustawienia, powiedzmy, pierwsze, takie najważniejsze ustawienia powinniśmy znaleźć właśnie w tym toolbarze, natomiast takie drugorzędne ustawienia znajdziemy tutaj w tym panelu bocznym, taka jest generalnie tutaj zasada. I ten toolbar też możemy włączać, znaczy ten panel tutaj boczny możemy włączać, wyłączać, bo no tak jak tutaj ja mam taki mniejszy ekran trochę, więc otwieranie obu na przykład tych paneli no sprawia, że to okno edycji jest dosyć małe, więc łatwiej się tym posługiwać, jak sobie tym manipulujemy tak jak chcemy. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe ustawienia dla styli, którymi zajmiemy się za tydzień, więc teraz nie będziemy tutaj się tym interesować. Interesują nas jeszcze te dodatkowe ustawienia tutaj. Te ustawienia pozwalają nam no parę rzeczy dopasować, na przykład ten górny pasek narzędzi, to jest dosyć ciekawa opcja, może Wam to się podobać, bo zobaczcie, teraz ten toolbar nam towarzyszy przy każdym bloku, to ten toolbar jakby się przykleja do tego bloku, natomiast możemy go przypiąć do górnego paska, czyli możemy tutaj dać górny pasek narzędzi i ten toolbar nam tutaj przeskoczy, przez to nie zajmuje nam tego widoku tutaj, jakby w edycji, więc to może się okazać dla niektórych osób fajniejsze rozwiązanie. No, jest to kwestia preferencji osobistych. Ja raczej preferuję mieć ten toolbar po prostu, żeby on towarzyszył tam blokowi, ale tutaj czasem się przydaje, jak nam zasłania ten toolbar coś czy coś takiego, to można to przełączyć. Tutaj z interesujących rzeczy ten edytor kodu, no my kodu tutaj nie będziemy raczej edytować, raczej się nie powinno edytować tutaj w kodzie, jeżeli nie wiemy co robimy, ponieważ ten parser bloków potem może się psuć, jeżeli tutaj coś namieszamy w tym kodzie, więc lepiej raczej to służy do kopiowania, jeżeli będziemy chcieli przekopiować na przykład jakieś części tych templatek później do pliku naszego HTML, no to możemy tutaj sobie to się przełączyć na ten edytor kodu, ale kopiowanie całej treści możemy też robić poprzez po prostu tutaj ten link, skopiuj całą treść i wtedy skopiuje nam właśnie cały ten HTML wygenerowany z tego edytora. Tu możemy na końcu jeszcze wyeksportować sobie ten motyw, no ale to na razie nam się nie przyda, więc to są takie podstawowe ustawienia do bloków. No i oczywiście mamy jeszcze tutaj bloki i bloki, które służą do tworzenia templatek, znajdziemy pod taką kategorią motyw, tutaj mam taką kategorię motyw i znajdziemy tutaj różne bloki, które właśnie pozwolą nam tworzyć te templatki, takie HTML-a dla naszych podstron, dla różnych tych dynamicznie generowanych podstron i te tak naprawdę bloki, one, ja sobie tutaj zrobiłam taki schemacik tych bloków, tak tych bloków jest tam ileś, z których będziemy korzystać, te bloki tak naprawdę one są no tak jakby odpowiednikiem pewnych funkcji w WordPressie, które wyświetlają nam pewne elementy tych wpisów, czyli na przykład tytuł wyświetla nam, jeżeli piszemy sobie motyw w PHP, no to używamy funkcji thetitle, a tutaj w edytorze blokowym mamy po prostu blok postTitle i tak dalej, postExcerpt, postContent. To są po prostu dokładnie odpowiedniki tych funkcji, one w ich kodzie źródłowym mają dosłownie użyte to samo, co praktycznie jest w tych funkcjach tutaj, no tak mniej więcej to samo, tak może nie do końca, nie jest to jedna funkcja, ale generalnie to są takie odpowiedniki, które wyświetlają po prostu różne tutaj rzeczy z WordPressa i teraz te post, te wszystkie, które mają post, post featured image, post content, post excerpt, post title, te bloki, ich używamy w pętli, albo ich używamy na stronie, która będzie nam wyświetlała strony wpisów lub strony podstron, no bo one wyświetlają no, tytuły wpisów, jakieś zajawki, treść tego wpisu i tak dalej, obrazek wyróżniający, także musimy używać tych bloków w pewnym kontekście, tak żeby wiedział z jakiego wpisu ma wyświetlić ten tytuł,
Dlatego, jeżeli jesteśmy na stronach archiwów, no to używamy to wewnątrz pętli, a na stronie single, na stronie page możemy używać tego bez pętli, bo po prostu będzie dotyczyło to tego konkretnego wpisu. Potem mamy jeszcze takie bloki, które wyświetlają, no właśnie, post categories, post tags, to wyświetlają nam kategorie i tagi z danego wpisu, także one też są przypisane do danego wpisu, więc też używamy ich w pętli. Read more i tak dalej. Potem mamy takie bloki, które wyświetlają nam dane witryny, czyli na przykład site title czy site tagline, to są ten tytuł strony, czy ten opis strony naszej, naszego WordPressa, jakieś logo, jeżeli mamy ustawione, to tutaj też to site logo sobie ustawiamy. No i też mamy takie dodatkowe bloki archive title i term description, to są bloki, których będziemy używać raczej na stronach na przykład kategorii, tagu, czyli wyświetla nam, jaka to jest kategoria, ten title to jest właśnie, że to jest kategoria jakaś tam, lub że to jest tag jakiś tam, a term description, jeżeli mamy opis tej kategorii, no to nam taki blok to wyświetli, także no to mniej więcej jest dalej jest to zgodne z WordPressem, jest to nakładka na jakieś tam funkcje WordPressowe, których i tak używaliśmy wcześniej dla tych osób, które kodowały motywy w PHP. Także to jest właśnie tutaj w tej kategorii motyw znajdziemy różne, jeszcze kilka innych bloków, ale głównie właśnie te są takie, to są odpowiedniki tych template tags po prostu PHP-owych i ich będziemy używali. No i na początku, co byśmy musieli sobie ustawić, to jak wejdziemy sobie do naszego motywu z powrotem, mamy indeks, mamy style i dobrze by było dodać nam jeszcze taki plik theme.json, to jest taki nowy plik, który dodajemy go na głównym, w głównym katalogu motywu i zrobimy sobie new file. To jest theme.json i ten plik to jest taki plik konfiguracyjny dla edytora, który bardziej nam się przyda za tydzień, ale dzisiaj spojrzymy sobie na theme.json. Tutaj znajdziemy, o tutaj mamy w blog editor handbook mamy opisany ten theme.json i potem jeszcze w dokumentacji w theme handbook też znajdziemy opis tego theme.json, także tutaj możecie sobie dokładniej przeczytać. My tym theme.json najbardziej będziemy się zajmować za tydzień, jak będziemy próbować trochę dostosować ten edytor, no i style do jakichś tam naszych potrzeb, ale na razie sobie go utworzymy i spróbujemy dodać, czy przede wszystkim utworzymy, potrzebujemy sobie wersję i settings też jedne, potrzebujemy sobie, teraz sobie stąd wykopiuję po prostu, potrzebujemy settings, potrzebujemy wersja druga, tutaj musimy mieć oraz w settingsach potrzebujemy mieć coś, co nazywa się, zaraz, gdzie tu mamy pełną specyfikację? Zaraz poszukam pełnej specyfikacji. O, tu jest pełna specyfikacja. My na początku potrzebujemy layout. Ten layout nas tutaj interesuje najbardziej i on właśnie znajduje się pod settingsami. Czyli wchodzimy w settings i tutaj sobie dajemy ten layout. Tu kasujemy przecinek. Tutaj trzeba uważać w tym theme.json, żeby z tym przecinkami. Musi tutaj się wszystko zgadzać, ponieważ po prostu jak będzie tutaj jakiś przecinek nadmiarowy, to ten plik się nie wczyta dobrze i po prostu tam to nam nie będzie działało na tym edytorze. Także o co tutaj chodzi z tym layoutem? Dlaczego go ustawiamy na początku? Bo jeżeli korzystacie z Gutenberga, korzystaliście wcześniej z tego edytora blokowego, no to wiecie, że tam są takie przyciski na tym toolbarze do kliknięcia, że zrób trochę szerszy ten jakiś tam element lub zrób go na full size, na full width tak naprawdę, czyli na całą szerokość ekranu. No i w Gutenberg tak jest zaprojektowany, że mamy każdy z tych bloków, może, znaczy nie każdy, ale generalnie są trzy szerokości tego jakby bloku, tak powiedzmy takiego podstawowego. I pierwszy to jest domyślny, to jest ten content size, który tutaj widzimy. I to, co widzieliście, jak instalowaliście jakiś motyw 2022 czy coś takiego, że ten zawsze jak się dodaje te bloki tam bez żadnej zmiany tej szerokości, no to one są takie bardzo wąskie. No nie, że to jest taki kontener, jest bardzo wąski, jakiś tam ma około 800 pikseli. No i to jest dlatego, że po prostu dla jakiegoś takiego pisanego tekstu, dla długich artykułów, to po prostu wzrok ludzki nie jest w stanie za bardzo ogarnąć na komputerze szerszego tekstu niż tam chyba 15 słów, coś takiego.
I tam te 800 około pikseli, 900 to jest tak optymalnie po prostu dla szerokości treści, jeżeli nie mamy żadnych sidebarów, żeby po prostu oko dobrze potem, że tak powiem, się przesuwało. Także dlatego jest to tak ustawione, to jest typowo tak jakby pod bloga, taka szerokość ekranu tego kontentu. Tak? Także dlatego to tak zostało stworzone i to jest jakby taki domyślna szerokość. No i później mamy jeszcze tą wide, tą taką szerszą i to zaraz zobaczymy, tylko teraz dopóki nie mamy tego ustawionego, to nie jest włączone u nas w naszym motywie, więc musimy sobie to uruchomić. I potrzebujemy mieć jeszcze wide. No wide to jest właśnie taki trochę szerszy niż ten taki wąski kontener, to jest taki trochę szerszy kontener. No i potem mamy jeszcze full size, no to jest na całą szerokość, więc tego nie ustawiamy, no bo full, no to nam się rozszerza na całą szerokość ekranu. No i moglibyśmy tego nie stosować, tak? Jeżeli tego nie macie, tego layout tutaj w TeamJSON, no to po prostu nie będzie tych takich przycisków do zmiany tej szerokości na szerszy i na full. Tylko, że wtedy, no myślę, że dla większości stron dzisiaj raczej to się nie sprawdzi, dlatego że jednak no na takim typowym landing page'u mamy przeważnie takie sekcje, gdzie chcemy mieć na przykład tło rozciągnięte na całą szerokość. No i bez tych przycisków, to tego nie zrobimy w edytorze. Dlatego, a niestety nie da się to robić tak, że mamy jeden content size, a drugi i mamy full i nie mamy tego wide. No musimy mieć albo wszystko, albo nic. Dlatego musimy sobie tutaj z tym się nauczyć się z tym żyć. Po prostu tak jest to zbudowane w edytorze blokowym. No i my tutaj ustalamy, jakie my chcemy mieć te szerokości. Możemy sobie wyznaczyć na przykład wide to warto po prostu traktować jako taką domyślną dla nas, dla naszych landing page, dla podstron, taką domyślną szerokość tego kontenera. No to przeważnie ustawia się na 1200 pikseli, coś takiego. Może 1300, zależy co nam tam bardziej pasuje, no, a ten content size 800, 900 może, no to już zależy ile my byśmy chcieli tutaj mieć, chcielibyśmy mieć tą szerokość, jaki jest projekt, no tutaj też jeżeli robimy jakieś takie customowe wdrożenia, no to designer też musiałby o tym wiedzieć, że mamy takie dwie szerokości i on by musiał tutaj coś pomyśleć, jak pod to zaprojektować. No i w każdym razie zapiszemy sobie ten TeamJSON, to nam powinno już zadziałać, powinno nam teraz w edytorze się pojawić. Jeżeli musimy sobie odświeżyć, zrobić taki hard reset, no bo pojawiła nam się jakieś coś nowego, nowy plik się pojawił w tym katalogu, więc ten hard reset musimy sobie wykonać, czyli odświeżyć po prostu, żeby to się wszystko jeszcze raz wczytało. No i widzicie, że zmieniło nam się teraz, że zrobiło nam się na całą szerokość, no nie tutaj. Całą szerokość ekranu. Teraz ustawiła nam się ta templatka. No bo co tutaj nam wygenerowało? Podejrzymy sobie jeszcze tutaj, tu odświeżamy. Tutaj już była wcześniej na całą szerokość, więc na frontendzie to już wcześniej było widać, że nie ma tutaj żadnego ograniczenia, żadnego kontenera. Jak podejrzymy sobie kod, to i przypomnimy sobie, co ostatnio oglądaliśmy, ten kod źródłowy, co nam się tutaj wczyta, no to WordPress wczytuje nam takiego diva WP SiteBlock z taką klasą. No a wszystko, co tutaj do środka wstawiamy, ta H1, to już wygenerowaliśmy sobie z tego edytora i to jest nasza templatka, jakaś tutaj indeks, która nam tutaj wyświetla ten nagłówek. Więc ten WP SiteBlock jest na całą szerokość ekranu. I teraz każdy kolejny tutaj dodany blok, obecny, to jest w tej wersji, tak? Jest zrobione domyślnie, że domyślnie wszystko będzie nam się rozszerzało na całą szerokość ekranu, ale teraz pojawią nam się te nowe przyciski w toolbarze, które pozwolą nam właśnie tą szerokość dopasowywać. No i teraz zrobimy tak, że może ta góra w sumie pasuje, nazwa witryny, tu może tę pętlę zostawię. Dobra, to zróbmy tak. Dodamy sobie najpierw, wstawię powyżej blok, który nazywa się, i teraz blok możemy tutaj zrobić coś takiego, że slash i ja sobie chcę wybrać blok grupa, bo blok grupa to jest taki pusty div lub inny element HTML, który zaraz możemy sobie tutaj zmienić i tą grupę, do tej grupy wstawimy sobie nazwę witryny i ten akapit wywalimy i może jakiś ten sobie weźmiemy ten sloga takiej witryny. Więc co możemy zrobić? Możemy spróbować to przeciągnąć, tylko że jak w grupie, to jest jeszcze to UI takie średnio działa, więc ja tutaj sobie wstawiam zawsze pusty akapit i teraz tą nazwę witryny tutaj przeciągam pod ten akapit.
Teraz ten akapit usuwam, bo wtedy po prostu jest to łatwiej zrobić i ten akapit też usunę. I pod spodem tej nazwy witryny wstawię poniżej, wstawimy sobie jeden z tych bloków. Tutaj otwieramy panel z blokami, który wyświetla motto witryny. O, to się tak nazywa po polsku. Kolejna witryna oparta na WordPressie. No i teraz to motto mogę zmienić. I zmienię sobie, że to jest no, jakaś tam strona turystyczna, powiedzmy. Bo mamy stronę turystyczną. Możemy tutaj otworzyć sobie jeszcze ten boczny panel, zobaczyć, czy mamy jakieś tutaj opcje. Mamy jakieś tam opcje stylowania, ale to tego nie będziemy teraz robili, bo stylowaniem zajmiemy się za tydzień. I wchodzimy na tą grupę. Tutaj otwieramy ten panel boczny. I teraz tutaj jest jedna taka opcja, która nas interesuje, i ta opcja nazywa się dziedzicz układ domyślny. Układ domyślny to jest właśnie to, co ustawialiśmy w TeamJSON, czyli że content size ma mieć 900, to jest domyślna szerokość, a wide ma mieć 1200 pikseli. I w momencie, gdy tutaj klikniemy, to co się tu nam stanie? Zobaczcie, że to przeskoczyło. Tak jak pozamykam, bo ja mam po prostu mały ekran tutaj, to nie, to tego. Jak mam otwarte te panele, to nie widać, ale teraz widzimy, że one już nie stykają do krawędzi te bloki, tylko one ograniczone są do takiej szerokości 900 pikseli. Bo teraz, jeżeli. I to jest ważne, żeby to załapać, bo to jest najtrudniejsza rzecz. Mi długo zajęło, żeby to w ogóle załapać, o co chodzi z tym dziedziczeniem układu domyślnego, bo to jest w pierwszym momencie dosyć się to wydaje nieintuicyjne, ale jak. Ile się w tym poklika, to już później to łatwiej zrozumieć. O co chodzi w tym, że mamy tutaj dziedzicz układ domyślny? Ja to zapiszę i odświeżymy. To nam teraz przeskoczyło. I teraz zobaczcie na to, co nam się dodało. Dodaliśmy tą grupę WP Blog Group. Może to spróbuję to powiększyć jakoś. Raz, moment, odświeżam. To będzie dosyć istotne dla nas załapanie tego, bo te właśnie ten wide i ten content. With to są bardzo ważne rzeczy, które potem są dosyć frustrujące, jeżeli to źle mamy ogarnięte. I teraz tak, mamy tutaj tą grupę. Na tej grupie ustawiliśmy dziedzicz układ domyślny i to oznacza, że patrzcie, że ta grupa dalej jest na całą szerokość ekranu, czyli ta grupa nie dostała tych szerokości, tylko każdy jej pierwszy potomek, czyli każdy ten pierwszy z brzegu, czyli ta H1 i ten paragraf, one dostały wewnątrz tej grupy, one są pierwszym potomkiem w tej grupie, jakby pierwszym z brzegu, one dostały maksymalną szerokość 900, jako domyślną szerokość. I właśnie wszystko teraz, co powkładamy do tej grupy, ale tutaj na tym pierwszym levelu takim, to będzie dziedziczyło ten układ domyślnie, czyli dosłownie dostanie te 900 pikseli domyślnie na szerokość i dostanie tą kontrolkę, w której możemy zmienić na zwiększoną szerokość. Możemy ją kliknąć. Teraz jak zamknę to i zapiszę, o to wiecie co, ten toolbar przypnę do góry, żeby było to widać. O i widzicie, że teraz ten dostał tą większą szerokość, tą 1200, a ten ma tą 900. I teraz na tym bloku też możemy zmienić sobie, żeby była zwiększona szerokość. Jeżeli chcemy, powiedzmy, żeby miał 1200, tak mniej więcej, nasz taki ten powiedzmy kontener. Tylko że tutaj trzeba myśleć o tym w inny sposób niż powiedzmy przeważnie, jeżeli tworzymy własne motywy, czy jeżeli tworzyliście własne motywy, to przeważnie to się robi w inny sposób. To znaczy robi się tak, że na jakimś kontenerze nadaje się temu kontenerowi maksymalną szerokość, tak, czy jakąś tam szerokość, czyli mamy ten div, czy jakąś sekcję, która ma po prostu jakąś szerokość. I wszystko, co trafia do niej do środka, po prostu się rozszerza na całą szerokość. A tutaj jest to zrobione jakby odwrotne myślenie, że ten blok, na który ma być kontenerem, i on ma to inherit, to taki dziedzicz układ domyślny, to wszystkie bloki, które są tymi pierwszymi potomkami, tymi głównymi potomkami tego bloku, one dostają tą maksymalną szerokość. I tutaj jest jakby to jest coś, co na początku po prostu jest ciężko. Jakoś tak załapać, jeżeli właśnie jest się przyzwyczajonym do robienia tego na odwrót, że jest na tym kontenerze nadana ta maksymalna szerokość. Także to jest coś, do czego się trzeba trochę przyzwyczaić, ale jak już się do tego przyzwyczajimy, to później już to będziemy w miarę dobrze kumać, bo teraz znowu tylko ten pierwszy taki z brzegu potomek, czyli jak ja bym tutaj jeszcze dodała kolejną grupę,
tu na przykład wstawimy grupę. I on też dostaje, ta grupa, no jakimś tam akapitem powiedzmy, ta grupa też nam dostała 900 domyślnie, możemy ją zrobić na zwiększoną szerokość, ale teraz wszystko, co wstawimy do środka, ja może coś jeszcze zrobię też lorem ipsum, żeby nam było łatwiej cokolwiek generować tutaj, jakieś po prostu teksty. To teraz każdy tekst, który tutaj byśmy wstawili, tak na przykład do akapitu, to już się będzie nam rozszerzało na całą szerokość, bo ta grupa nie ma tego. Czyli pamiętamy jedną rzecz, że jeżeli jakiś kontener nie ma zaznaczonego dziedzic układ domyślny, to wszystko, co jest dodane do środka niego, będzie po prostu wypełniało ten kontener. Natomiast jeżeli ma ustawiony dziedzic układ domyślny, to nam się robi, to nam się robi na 900, tak? Ponieważ teraz to, co jest w środku tej grupy, dostało domyślnie tą szerokość content width. Także to jest coś takiego trochę, ale zaraz będziemy to sobie tutaj dalej wyklikiwać kolejne elementy tego motywu, to myślę, że zobaczymy to, bo będziemy tego cały czas używać, także mam nadzieję, że to później będzie łatwiejsze do załapania. Czyli okej, to stworzyliśmy sobie tutaj tą grupę, tu możemy kliknąć zaawansowane na tej grupie i zmienić element HTML na jakiś inny, bardziej semantycznie poprawny, na przykład na header, ponieważ tutaj stworzyliśmy sobie nagłówek dla tej grupy, czy dla tego div-a. I teraz to już nie będzie div, tylko to będzie po prostu header po odświeżeniu. Zobaczymy, jak zamienimy sobie, że stworzyliśmy sobie tutaj nagłówek, tak, ten header. Potem drugą rzecz, którą sobie stworzymy w tej templatce indeks, to będzie właśnie ta pętla zapytania, bo to jest druga rzecz, która też jest ważna do załapania. Czyli dwie rzeczy tak naprawdę najbardziej trzeba załapać. Te szerokości kontenera, o co w tym chodzi z tym dziedziczeniem układu domyślnego oraz tutaj w tej pętli dziedziczenie zapytania z szablonu, no to jest to, co już ostatnio trochę o tym powiedzieliśmy, a dzisiaj to bardziej zobaczymy tutaj w akcji. I zobaczcie, że tutaj ten blok pętla zapytania, on się składa z kilku tak naprawdę bloków i też ma ten taki ustawienie dziedzicz układ domyślny, ponieważ tutaj również, bo to jest też jakiś tam div, tak, czy zaraz może nawet zmienimy mu jakiś tutaj, zamiast diva to damy mu na przykład main, jakiś ten semantyczny tutaj element HTML-a i zrobimy sobie na nim też dziedzicz układ domyślny, że wszystko, co do środka będzie wstawione, będzie właśnie, będzie miało, no teraz ma 900, no i teraz właśnie zaraz zobaczymy sobie, czy jesteśmy w stanie zmienić to, co jest w środku, czyli jesteśmy w szablonie wpisu i patrzymy, czy możemy go zmienić też na 1200, no jesteśmy w stanie, także to też, to co mamy w środku tej pętli zapytania, tego tagu main, będzie również na 1200 pikseli, bo chcemy właśnie mieć taki szerszy trochę ten kontener, także tu się wszystko ok nam układa. No i mamy ten main, to jest ta pętla zapytania, ten blok i te szablony wpisów są po prostu elementami listy, czyli mamy tutaj wygenerowaną listę po prostu z tej pętli zapytania. No i właśnie nasza pętla zapytania, ten blok, w którym dziedziczymy układ domyślny, żeby się nam trzymało tego kontenera i później dziedziczymy zapytanie z szablonu, to o tym mówiliśmy dokładnie tydzień temu, także jeżeli nie widzieliście tego poprzedniego webinaru, no to warto sobie na niego spojrzeć później po tym webinarze, dlatego że tam dokładnie patrzyliśmy w kod źródłowy, o co chodzi z tym main query, tak, w jaki sposób to się odbywa, odpytywanie bazy danych i skąd WordPress wie, że na danej stronie ma wyświetlić takie czy inne wpisy, dlatego tam to dokładnie jest omówione, natomiast co musimy pamiętać, że jeżeli tworzymy sobie jeden z szablonów, który ma być zgodny z hierarchią, tu mamy hierarchię templatek, tak, tu mamy nasz plik indeks, który on nam pociągnie i wyświetli praktycznie wszystkie strony, czyli za wszystkie tam strony kategorii, strony pojedynczych wpisów, statyczną stronę główną, no czy stronę główną też, stronę wpisu, strony tak, tego page'a, jakieś custom post type, jeżeli byśmy jakieś archiwum z datą czy z tagiem, wszystko ten plik indeks HTML
Tu jest jeszcze niezaktualizowana ta hierarchia, no ale właśnie tydzień temu o tym patrzyliśmy sobie, że te pliki HTML tak naprawdę one są zgodne z tą hierarchią, tylko one mają pierwszeństwo w stosunku do tych plików HTML, PHP. Dlatego mamy plik index.html, no i ona powinien wszystkie tak naprawdę strony obsłużyć. No, będziemy sobie chcieli później dorobić jeszcze kilka innych, przynajmniej te singulary, jakieś tutaj dla singla, dla page'a. Natomiast dobrze by było, jakby ten indeks obsłużył wszystkie podstrony z kategoriami, z tagami i tak dalej. Więc o co chodzi? Że jeżeli wchodzimy na jakąś tam podstronę, tutaj jesteśmy na stronie głównej, ale jak wejdziemy na przykład, jakie tam mieliśmy kategorie, już teraz nie pamiętam. Chyba mieliśmy góry, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Nie, nie mamy chyba, bo coś mnie przekierowało. Chyba nie mamy. Nie, mamy. Kategorie góry, tak? No to wyświetla też od razu ta templatka indeks. Ona wyświetliła po prostu odpowiednie wpisy, które są przypisane do danej kategorii. I właśnie ten blok pętla, jeżeli zaznaczę mu dziedziczenie zapytania z szablonu, to on po prostu sprawi, to dziedziczenie sprawi, że będzie korzystać tutaj do wyświetlania wpisów, z tych wpisów, z tego WP-query, z tego main query, to znaczy, że tych wpisów, które powinny się wyświetlać na danych podstronach, czy to na stronie kategorii wyświetli wpisy z danej kategorii, czy na stronie tagu tylko wpisy z tego tagu, te wpisy, które po prostu WordPress sobie wyłuskał z URL-a parametry dla tych wpisów, no to te wyświetli właśnie na danej podstronie, jeżeli mamy zaznaczone tutaj dziedziczenie zapytania z szablonu. Jeżeli mamy to odhaczone, to jest osobna zupełnie pętla, to jest zupełnie osobne wtedy WP query tak naprawdę pod spodem i możemy sobie wtedy wybrać, jak chcemy na przykład trzy wpisy, czy tam trzy wpisy z jakiegoś tagu, który tam zawiera na przykład jakiś tag i może jakieś jeszcze słowo kluczowe i tak dalej. I to wtedy jest zupełnie osobne i zupełnie oddzielne od danego URL-a, tak? To jest niezwiązane teraz z tym URL-em, na którym jesteśmy, to jest jakieś tam dodatkowe wpisy, mogłyby to być jakieś wpisy polecane, które byśmy chcieli mieć, czy coś takiego, ale na stronie tych templatek, gdzie mamy główne, ma wyświetlać główny, to mamy ten tag main i tam chcemy wyświetlać te rzeczy, które powinny się znaleźć na danym URL-u, te wpisy, czy jakieś posttypy i tak dalej, których się spodziewamy na danym URL-u, to wtedy zawsze zaznaczamy ten dziedziczenie zapytania z szablonu. To mamy zaznaczone i to korzysta nam z tego main query wtedy. Tutaj widzimy tylko podgląd jakichś tych wpisów, ponieważ te wpisy będą różne w zależności od tego, na jaki tam wejdziemy. Tak, tam mieliśmy jakieś tagi też chyba z województwami, na przykład wejdziemy na tag, jakieś tam było chyba dolnośląskie, tak mi się wydaje, że powinna być taka strona. Nie, nie ma takiej strony. No. Także zaraz jak dodamy sobie zaraz jakieś menu, to będziemy się przełączali po prostu, bo tutaj tak to będzie mi ciężko teraz sobie znaleźć. I teraz okej, no to mniej więcej wiemy, o co chodzi z tą pętlą. To tak jak mówię, w poprzednim webinarze dokładnie patrzyliśmy, o co z tym chodzi, także tam sobie to zobaczcie, o co chodzi z tym właśnie dziedziczeniem. Natomiast to jest te główne, właśnie główna pętla korzystająca z tego main query, żeby wyświetlała wpisy odpowiednie dla danego URL-a, na którym jesteśmy. Ten blok składa się z kilku innych bloków. Składa się z szablon wpisu. Szablon wpisu to jest taka jakby templatka tego, jak będzie, co my tutaj w ogóle do tego wpisu wyświetlimy, czyli na przykład w tym momencie mamy tylko tytuł i mamy datę, ale możemy dodać na przykład jeszcze jakąś zajawkę czy coś takiego, to znowu szukamy sobie tutaj tego kategorii motyw i po prostu sobie weźmiemy na przykład treść albo autora wpisu, możemy wziąć obrazek wyróżniający wpisu, na przykład możemy wziąć zajawkę tutaj dostawić i zobaczcie, że od razu nam się wstawiło na obu tutaj tych wpisach, no bo to jest tylko taka templatka, tak my tylko mówimy, że tu wyświetl tytuł, tu wyświetl pod spodem zajawkę i potem na przykład datę. Tą datę możemy też przesuwać. Przesuwać możemy tutaj w tym nawigatorze, możemy też po kliknięciu tutaj na te. Każdy blok ma takie strzałeczki, możemy tymi strzałeczkami też manipulować i przesuwać ten blok w dane miejsce, w którym chcemy, żeby to się znajdowało. Natomiast tu zawsze warto patrzeć, czy znajduje się na dobrym zagnieżdżeniu, w dobrym miejscu w tej hierarchii. Mamy tam jakieś jeszcze inne.
ustawienia na przykład na tytułach moglibyśmy sobie zrobić, zrób tytuł odnośnikiem, tak żeby tutaj nam, żeby się po prostu można było przeklikać po tytule i jeszcze w pętli zapytania możemy jeszcze zrobić sobie grid view tak zwany, czyli tak, żeby nam na przykład wyświetlał te wpisy w takim gridzie, a nie na liście, że jedno po drugim, tylko po prostu jedno obok drugiego, więc to są jakieś tam podstawowe opcje i ta pętla zapytania ma jeszcze tutaj stronicowanie, czyli ma tą paginację, jeżeli mamy więcej wpisów, także możemy też się na przykład pozbyć, żeby nie chcemy tutaj poprzednia strona, następna strona, tylko samo numery stron, no to możemy tutaj pousuwać te bloki, bo to wszystko jest po prostu blokami i będą same te cyfry, które nas przeniosą na kolejne podstrony. Możemy jeszcze tutaj coś dodać do braku wyników, no bo teraz ta templatka nam pociągnie wszystkie możliwe tutaj zgodnie z tą hierarchią, no wszystkie po prostu podstrony, które są możliwe, które mogą istnieć w WordPressie, które mogą nie istnieć, na przykład jakieś Aero 404, no to wszystko ta templatka nam będzie wyświetlała, jeżeli nie mamy żadnej innej w hierarchii, więc możemy jeszcze dodać tutaj jakiś tekst, który na przykład, że nic nie znaleziono. No i zapiszemy to. Bo na stronie naszej powiedzmy, żebyśmy wpisali, zobaczymy, czy to zadziała. No, jakąś tam podstronę na przykład wpisuję, której nie ma, to powinna zwrócić tam 404, a dokładnie właśnie o, tutaj nam zwróciło po prostu, bo nie mamy 404, no to ten indeks nam wyświetlił, że nie znaleziono, bo nic tutaj nie znalazło, nie zostało znaleziono pod takim URL-em. Po kliknięciu spokojnie jesteśmy w stanie wrócić z powrotem na stronę główną, no i mamy teraz już linki, możemy przejść sobie na Singa, zobaczymy, co to zrobi nam z tym pojedynczym wpisem, no niestety został on w takim też formacie tym kolumnowym, tak, tylko, że tu mamy tylko jeden wpis, więc to jest trochę słabo, ale my i tak indeks nie będziemy wykorzystywać do wyświetlania wpisów, tylko sobie wykorzystamy właśnie zrobimy sobie templatkę nową za chwilę. No i tutaj widzicie, że wystąpiła taka sytuacja, że na przykład ten blok to jest paragraf i paragraf ma ten problem, że on nie ma możliwości robienia go na tą szerszą szerokość. Dlatego to jest coś, co tutaj jeszcze nie do końca tak pod względem użyteczności dobrze zrobione, bo to jest takie bardzo wkurzające, że na przykład tego teraz nie możemy zrobić. Co możemy zrobić, żeby on nam się rozszerzył na całą szerokość kontenera, wstawić sobie poniżej blok grupa i ten blok grupa zrobimy na jego powinniśmy wstawić, czy on w ogóle będziemy w stanie go zrobić na nie, to musimy tą, brak wyników, to nie musimy tej grupy, dobra, sorry, to wywalam to jesteśmy na brak wyników, to damy sobie na zwiększoną i teraz powinno być ok i ta grupa jest nam niepotrzebna. No właśnie, tutaj się parę rzeczy jeszcze nie działa za dobrze na tym edytorze. Na przykład nie umiem tego teraz usunąć, ale tu to dam. I tu usunę tą grupę. O, no tak sobie trzeba radzić jakoś. No i ten usability jest tak jeszcze, powiedzmy, jeszcze jest parę rzeczy do dopracowania, szczególnie tak jak mamy tutaj, ja mam trochę mniejszy ekran teraz. Tutaj jeszcze on to jest powiększone na jest jakieś 120 chyba procent, więc no generalnie parę rzeczy tutaj się jeszcze jest zasłoniętych. No, ale teraz już jest ok, ustawiliśmy sobie to dobrze. No i teraz do indeksu jeszcze by nam się przydało dodać, no jeszcze jedną grupę dodam pod spodem, jakiś znaczy jakiś footer, jakąś stopkę. To znowu zrobimy grupę. Tą grupę tutaj, jak otworzymy, możemy znowu zmienić jej tag na footer. I do środka wstawię może taki blok, który się nazywa wiersz. Wiersz to jest też w sumie grupa, tylko to jest taki flexbox jakby, gdzie możemy sobie na przykład zrobić tak zwany space between, czyli dać dwa bloki, jeden z prawej, jeden z lewej i żeby one po prostu były do przeciwległych krawędzi wyrównane. Więc na tym bloku wiersz coś takiego możemy zrobić, no i tu możemy dodać jakiś tam paragraf, no, coś tam napiszemy, nie, kopii, coś tam, no, coś takiego na przykład, a do drugiego
akapitu damy coś innego, na przykład, no, no coś tam pisze, coś. Nieważne. W każdym razie teraz, jak jesteśmy na tym wierszu, to możemy ustawić im, żeby zrobiło tak zwany space between, czyli jedno jest po jednej stronie, drugie jest po drugiej stronie element. Zapiszemy, no i mamy sobie teraz już w miarę tą strukturę. Może zwrócimy do głównej strony na indeks, ale widzicie, że ta templatka w zasadzie jest w stanie ten indeks wyświetlać wszystkie podstrony w tym momencie, bo mamy po prostu całą strukturę. No i mamy tą strukturę naszej strony. Mamy nagłówek, mamy maina z jakimś tutaj jest naszą pętlą i mamy footer, gdzie mamy te dwie rzeczy, te dwie jakieś tam paragrafy. To taką podstawową strukturę już sobie zbudowaliśmy. No, tu jeszcze bym musiała zmienić znowu, widzicie, to jest to, że tutaj nie widać na tym. Tutaj znowu na tej grupie musielibyśmy zrobić dziedzicz układ domyślny i na tym wierszu zrobimy wyrównanie zwiększoną szerokość. Teraz będzie OK. I teraz się nam to wyrównało wszystko i mamy tutaj wszystko trzyma po prostu ten kontener. I ten kontener jest teraz takiej szerokości. No i o to nam dokładnie chodziło. No i teraz, co byśmy musieli zrobić, to przede wszystkim no musimy utworzyć jakiś single i page najlepiej. Takie jeszcze templatki są minimalne, które by nam były tutaj potrzebne. Czyli wejdziemy sobie tutaj do szablonów, to możemy to utworzyć sobie bezpośrednio z edytora, czyli tutaj sobie możemy otworzyć i sobie weźmiemy albo strona, która wyświetla pojedynczą stronę, albo post. Czy jest tutaj post? Chyba nie ma, to post będziemy musieli sobie utworzyć po prostu w pliku. No to weźmy sobie najpierw stronę. To utworzymy sobie nową templatkę dla strony, która będzie nam po prostu wyświetlała. Na przykład zrobimy sobie jakąś stronę główną. I teraz musielibyśmy tutaj przekopiować znowu ten nagłówek, prawda, żeby był dokładnie taki sam na podstronach. No i to byłoby bardzo kiepskim pomysłem, żebyśmy weszli sobie teraz w indeks. No moglibyśmy tak zrobić, wejść tu w indeks, wziąć tą grupę, zrobić kopiuj, kopiujemy przez to tą pierwszą grupę ten nagłówek. I teraz wrócimy sobie tutaj w tych szablonach do strony. No i możemy tutaj po prostu wkleić Ctrl V i mamy to, nie? Mamy ten nagłówek. No ale problem jest tego typu, że teraz mamy to osobno w dwóch różnych templatkach, mamy tak naprawdę powtórzony kod, powtórzone te bloki. No i jakbyśmy teraz chcieli, będziemy chcieli za chwilę dodać nawigację tutaj, no to byśmy teraz musieli wejść na te dwie osobne templatki i z osobna dodawać te menu, więc to jest bardzo słabe rozwiązanie. Więc jeżeli mamy dwa miejsca, gdzie chcemy mieć coś identycznego, identyczny taki komponent, czy identyczny jakąś taką sekcję na stronie, no to jest dobry kandydat na tak zwany fragment szablonu, czyli tak zwany ten template part. I to będzie wtedy naszym dobrym kandydatem. Także co możemy zrobić, to znowu wezmę tą grupę i ja sobie skopiuję ten kod i wchodzimy do fragmentów i możemy zrobić coś takiego. Dodaj, wpisujemy nazwę. No to zrobimy header, jakiś basic, jakiś prosty header i zaznaczamy, to jest tak jakby te obszary, to są takie kategorie tego, co to jest za fragment, że on należy do nagłówka. I to zaraz zobaczycie, skąd to się bierze. On należy do nagłówka i klikamy utwórz. No i tutaj nam się tworzy taki trochę uproszczony ten edytor. No ale to działa dokładnie tak samo. Mogę tutaj, dam na razie jakiś tam pusty paragraf i do niego wstawię, robię Ctrl V, wstawiłam to co, tą grupę taką z nazwą witryny, motto witryny, to nam się tutaj teraz wstawiło. No i teraz mogę to zapisać. Zapisujemy to. I teraz mamy taki fragment szablonu, mamy header basic. I szablony mamy dwa, indeks i stronę. No i teraz dobrze by było, żeby zamiast tego, bo tutaj mamy teraz jakąś grupę, żeby tutaj zamiast tego wstawić ten, wstawię blok poniżej, żebyśmy tutaj wstawili ten fragment szablonu, tak żeby potem tylko w jednym miejscu dodamy nawigację i on na wszystkich podstronach, na wszystkich tych templatkach nam po prostu się to podmieni. To jest tak jakby taki dynamiczny blok w pewnym sensie. I tutaj teraz jak zjedziemy w motyw, mamy coś takiego jak nagłówek. Jak sobie to klikniemy, to możemy wybrać tutaj z tego nagłówka, wybierz i mamy tutaj istniejące fragmenty szablonów, jest ten nasz nagłówek. I sobie to klikamy, mamy teraz to tutaj.
No i widzimy, że tą grupę możemy się już pozbyć, bo to już nam nie będzie potrzebne i mamy ten header basic i tak samo za chwilę moglibyśmy sobie stworzyć też footer, ale może już nie będę przedłużała, więc już footera nie będziemy tworzyli, a to będzie na tej samej zasadzie. I teraz wchodzimy do tego szablonu strona, gdzie też po prostu zamiast tej grupy wstawimy po prostu tutaj sobie ten fragment. Nagłówek, wybierzemy sobie to. No i też tej grupy się pozbędziemy. I mamy tutaj teraz na stronie ten nagłówek. Także to jest fajne, no bo właśnie za chwilę dodamy sobie tą nawigację i na tych dwóch już nam się od razu to zaktualizuje, na tych dwóch szablonach, więc nie wystarczy potem, będzie wystarczyło tylko w jednym miejscu zmieniać ten nagłówek i on się wszędzie, gdzie zostaje użyty, właśnie jako ten blok header, to nam to się będzie podmieniało. Więc to jest właśnie dobry kandydat zawsze, żeby nie mieć tego samego fragmentu kodu w dwóch czy trzech miejscach i po prostu za każdym razem potem byśmy musieli w dwóch miejscach zmieniać. No to jest dobry kandydat właśnie na ten fragment. I teraz tutaj jeszcze spróbujemy dodać do tej, bo to jest strona, tak? To na stronę potrzebujemy dodać przede wszystkim, no przynajmniej musielibyśmy dodać content. Czyli musielibyśmy dodać, znowu wejdziemy sobie na motyw. Co potrzebujemy dodać, to przede wszystkim treść wpisu. Treść wpisu jest dla nas kluczowa, dlatego że treść wpisu to jest to, co znowu będziemy sobie tworzyli po prostu w edytorze strony, tak? Bo tutaj nie chcemy tworzyć strony, ponieważ ta templatka, strona, ona będzie wyświetlała wszystkie strony, które dodamy. Jakiś tam kontakt, ona, stronę główną, to ta templatka nam będzie służyła do wyświetlania tej strony. Więc mamy część takich elementów na tej templatce, które są wspólne dla wszystkich stron, jak na przykład nagłówek, jakieś ewentualnie jeszcze inne rzeczy. No ale to, co sobie stworzymy na tej danej podstronie, jest dynamicznie. Każda strona będzie miała swoją treść i to jest właśnie ten blok treść wpisu, który wyświetla treść tego edytora blokowego na podstronie, którą zaraz utworzymy, żeby to po prostu zobaczyć. No i ta, znowu musimy tutaj tej treści na tym bloku ustawić dziedzicz układ domyślny, żeby teraz wszystkie bloki, które będą wchodziły, które będziemy wyklikiwać sobie tam na podstronie, żeby one również miały możliwość rozszerzania tego na całą szerokość, na tą szerszą szerokość, więc tutaj musi mieć zaznaczona ta opcja właśnie dziedzicz układ domyślny. No i tu by się przydała jeszcze ta stopka, tak żebyśmy musieli sobie to stworzyć kolejny fragment, tak, z tą stopką, dokładnie tak samo jak zrobiliśmy to dla tego nagłówka. Także nie wiem, może stworzę, dobra, to dodajmy tutaj footer. I damy sobie stopkę. I tutaj sobie to wstawimy. Ja muszę wstawić jakiś paragraf, to wtedy możemy zdać Ctrl V i po prostu mamy tą stopkę. Tutaj. OK, zapisujemy. No i teraz wejdę sobie tutaj w szablony, wejdę sobie w tą moją stronę. No i tutaj możemy teraz stopka. Tym razem stopkę wybieramy, wybierz. No i też nam znalazło tą naszą stopkę, więc tutaj wszystko jest OK. Zapisujemy. No i zobaczcie, że teraz jest tutaj. Tym się nie przejmujemy, że to jest teraz węższe, bo to tak ma być, bo po prostu w tym edytorze blokowym tak powinno to zostać. Więc mamy teraz szablon do wyświetlania stron, czyli zgodnie z naszą hierarchią, jeżeli mamy stronę, czyli mamy page, tak, static page, no to nam zaciągnie tutaj page HTML, tą templatkę, czy tą właśnie wyklikaną tutaj w tym edytorze, będzie nam zaciągało po prostu z tej strony. Jeszcze ja wezmę tutaj, skopiuję. Teraz możemy skopiować całą tą treść z tego edytora, skopiuj całą treść i utworzymy jeszcze jedną templatkę dla single, dla wpisów. A tutaj nie widzę, żeby było autor, kategoria, data, taksonomia, szukaj, więc musimy sobie dodać plik. Bo tak naprawdę za chwilę byśmy też musieli przekopiować sobie te pliki, te tak naprawdę templatki do plików HTML, żeby nie trzymać ich w bazie danych, no bo te teraz templatki, które stworzyliśmy sobie tutaj, no je można usunąć i to jest największa wada tego,
Więc jeżeli chcemy to sobie gdzieś zapisać, no to musimy sobie to przekopiować i tak do HTML-a. Natomiast na razie ja utworzę nowy plik, on będzie się nazywał single HTML. I zapiszemy, to usunę, mamy ten single HTML. I w tym momencie, jak odświeżymy znowu hard, takie odświeżenie, mamy, pojawiło nam się tutaj, że wyciągnęło po prostu z tego templates, że jest tam templatka pojedynczy wpis i teraz możemy na nią kliknąć i ją po prostu wyedytować. Więc ja tutaj sobie wstawię tą treść, którą skopiowałam ze stron, bo tutaj chcemy tak samo mieć nagłówek, stopkę, no i chcemy mieć treść wpisu i jeszcze ewentualnie nad treścią wpisu. Tu byśmy może sobie wtedy to zrobili jakoś inaczej, że zrobilibyśmy tutaj może najpierw jakąś grupę wyżej, może jakoś tak, grupa, zrobimy grupę. Treść wpisu by tutaj weszła pod tą grupę. No właśnie, tu jeszcze ciężej to robię, ale można to robić jeszcze tak, że jeżeli mamy tutaj taką łapkę, która ona mówi przeciągnij, możemy to wziąć i tutaj dać na grupie, no to powinno nam teraz wstawić. Teraz to wstawiło do tej grupy. Więc mamy tą treść wpisu w grupie i chcemy nad treścią na przykład dać jeszcze tytuł tego wpisu na przykład. Więc tutaj damy sobie plusik i szukamy bloku tego z motywu, który nam da tytuł tego wpisu. Tytuł wpisu. No i ten tytuł wpisu będzie się rozciągał na całą szerokość, więc tutaj musielibyśmy dodać mu jeszcze grupę, dlatego że nie możemy na tym zrobić dziedzicz układ domyślny, dlatego że wtedy stracimy możliwość korzystania właśnie z tego rozszerzania na stronie, na wpisach, tam gdzie mamy edytor we wpisach, bo one wtedy nie będą mieć tej możliwości, dlatego że tutaj jeszcze wejdzie treść wpisu i tam się to skomplikuje, więc ja bym tutaj dodała. Ja bym tutaj dodała jeszcze grupę i zrobiła tak, że na tej grupie też nie mogę tego zrobić. Nie, to musimy tutaj dać. Nie, to zaraz musimy tutaj zrobić. Albo na tej grupie damy dziedzicz układ domyślny i ten tytuł wtedy wstawimy do tej grupy i tytułowi damy zwiększoną szerokość na przykład. Coś takiego możemy zrobić, a na tej grupie na przykład możemy dać jakieś tło, żeby się odróżniało. Zobaczymy. Nie, coś takiego i damy zapisz. I teraz, jak to pozamykam, to jest coś takiego. No, że ten tytuł dalej będzie trzymał nam tutaj jakąś tą szerokość kontenera, tego szerszego. No, a treść na blogu, no to zależy, jak tam sobie już w tym edytorze blogowym to wyklikamy. Więc to jest w miarę ok. Tutaj pod tytułem na przykład moglibyśmy jeszcze dodać jakąś datę. Tak, to są te dynamiczne bloki, właśnie, które nam wyświetlają. Jakieś tam te takie elementy do danego wpisu przypisane, na przykład tagi wpisu, czy tam jakieś data publikacji, na przykład i data. No, daty nie możemy zrobić znowuż na całą szerokość, więc tu byśmy musieli też dodać jakiś. Właśnie to jest ten problem z tą szerokością. Także na przykład tytuł wpisu ma możliwość robienia na całą szerokość, a data już nie ma, więc musimy ją wstawić do jakiejś grupy. Albo do jakiegoś na przykład wiersza, bo może będziemy chcieli ten wiersz zrobimy sobie wtedy na zwiększoną. Tą datę damy sobie tutaj. No i na przykład możemy jeszcze pod tą sobie dać jakieś kategorie albo coś takiego. Czyli na przykład wejdziemy sobie i kategorie wpisu damy. I tu się będą wyświetlały. Także wtedy po prostu w takim jeszcze wraperze. I teraz to nam powinno zadziałać, wszystko ok. Zapisujemy, czyli teraz jak kliknę na wpis, to powinna ta templatka nam po prostu podstawić te rzeczy z danego wpisu w odpowiednie miejsca. No, i zadziałało. Mamy nagłówek, mamy tutaj tego diva z tym szarym kolorem, który wyświetla nam tytuł i nawet kategorię też możemy już przeklikać sobie. Także tutaj wszystko działa. Kategoria strony zostanie wyświetlona poprzez templatkę index. Ta templatka single wyświetli nam wpis. No i jeszcze mamy strony.
których tutaj na razie się nie możemy przeklikać, więc może jeszcze dodajmy jedną rzecz, bo jednej rzeczy nam brakuje. Po wejściu w ten szablon i w ten fragment szablonu header, brakuje nam tutaj jeszcze nawigacji, żebyśmy mogli po prostu coś się przeklikiwać, więc możemy sobie tutaj gdzieś to dodać, tą nawigację, tylko że teraz musielibyśmy trochę przearanżować, czyli na przykład ja bym dodała tutaj znowu ten blok wiersz, zrobię go na szerszy i teraz tak, to wstawimy sobie do grupy, czyli tak, zrobię, tutaj dam pierwszą grupę, grupa, ok, no tutaj mamy taką sytuację właśnie użytecznościową, średnią, ale dobra, już nam to działa i teraz tą nazwę witryny też dam do tej grupy, o. Więc mamy teraz to tutaj w tej grupie i teraz obok wstawimy nowy blok, który będzie to blok nawigacja, nawigacja. I zrobimy teraz na wierszu znowu ten space between, tak żeby ta nawigacja była po tej stronie. I teraz nawigacja to jest właśnie menu, to jest właśnie to, co zastąpiło ten ekran menu w WordPressie, bo nie ma już go teraz w tym, jeżeli włączymy sobie tutaj i będziemy tylko korzystali z motywu blokowego, to nie mamy już tego widoku w kokpicie, w którym możemy tworzyć menu, także blok nawigacja zastąpi to menu i tutaj po kliknięciu no, możemy zacząć od pustego, jeżeli nie mamy żadnego menu wcześniej stworzonego, no to musimy zacząć od czegoś pustego, czyli musimy sobie coś dodać tu nowego. Tutaj jeszcze to user experience jest takie średnie, mówiąc wprost. I tak, mamy tutaj coś takiego, wybierz menu, możemy sobie wybrać jakieś nowe menu albo stworzyć nowe, czyli klikamy na plusik i wybieramy sobie tak. Spróbujemy wybrać sobie jakiś tag, żebyśmy mieli, jakie mieliśmy tam tag, mało polskie jest. A żebyśmy mieli link do tagu, damy sobie drugi element, żebyśmy mieli link do jakiejś kategorii, czyli na przykład góry, bo zobaczymy sobie, jak działa nam właśnie ta hierarchia. Potem możemy sobie dodać jakiś konkretny post, na przykład taki, i jakąś stronę byśmy dodali, chyba tam, nie wiem, czy tam mamy jakąś przykładową, jakąś mam chyba, na przykładową stronę. I jeszcze stronę główną, ale stronę główną mamy tutaj, dobra, no to tu możemy jeszcze zmieniać, jakbyśmy chcieli zmienić te nazwy, tylko widzicie tutaj w tym momencie na przykład lepiej sobie przypiąć to do góry ten pasek, ten toolbar, bo będzie nam łatwiej, tu możemy coś sobie jeszcze wyedytować. To myślę, że jeszcze będzie się tutaj, będą poprawiali to user experience, bo to jest jakieś takie średniowe. No ale dobra, zadziałało. Tu jeszcze na nawigacji jest coś takiego, że jeżeli byśmy na przykład chcieli na przykład takie Bieszczady dać pod górami, to możemy kliknąć tutaj dodaj pod menu i tworzy nam się takie pod menu od razu, gdzie możemy właśnie na przykład te Bieszczady tutaj dodać i jakieś jeszcze kolejne, na przykład Karkonosze, a te Bieszczady usuniemy stąd, czyli bierzemy tutaj i mamy takie menu prościutkie, no ale jest, wszystko działa i teraz ono powinno nam się zaciągnąć do wszystkich tych templatek, gdzie dodaliśmy ten nagłówek, czyli stworzyliśmy sobie pojedynczy wpis, na górze widzicie, pojawiło się od razu, nie musimy tego osobno dodawać, właśnie dlatego te fragmenty szablonów są niezbędne, tak żeby nie duplikować tego samego. No i teraz jak odświeżymy, no to widzimy tutaj, że powinno nam wszystko zadziałać, czyli mamy tak, mamy stronę główną, ją będzie wyświetlała templatka index zgodnie z naszą hierarchią templatek, archiwa wszelkie, czyli jak mamy kategorie, archiwum tagów, również nie mamy żadnych, po co moglibyśmy stworzyć archiwum, to moglibyśmy potworzyć te templatki, no ale dzisiaj już nie będziemy tego robić, bo już trochę czasu nam zabraknie, więc tutaj ten indeks zostawimy, który po prostu wyświetli te wszystkie archiwa. Mamy singular, czyli mamy single post, do której mamy templatkę single i mamy static page, czyli te pages, i mamy tutaj też tą templatkę page, także ta templatka to powinna wyświetlić, mam takie trzy. Więc tutaj jesteśmy na stronie głównej, no wyświetla nam to, co mamy z indeks, wchodzimy na tag, będzie to dokładnie tak samo działało, nic nie znaleziono na tag z jakiegoś powodu, coś jest tutaj może nie tak, teraz góry,
a powinno nam, tu nam znalazło, ale tylko jedno. Tu jest coś, wydaje mi się, coś tu jest nie tak z tym. Muszę zaraz spojrzeć. Tutaj wyświetla nam wpis. No i przykładowa. Tu się pomyliło. Dobra, tu musiałam. Coś tu było, zasłaniało za bardzo, nie było widać. Wyświetla tą przykładową stronę. Także tutaj to działa, tu jedynie coś z tą pętlą, ona coś nie działa do końca, widzę, ale jesteśmy w pętli. Nie wiem, czy tu coś przypadkiem, ja może bym zrobiła tak, że pętla zapytania. Nie wiem, czy tutaj się czymś nie bawiłam przypadkiem przy przełączaniu i tu się coś nie zresetowało, więc ja bym zrobiła tak, że wywalę tą pętlę i wstawimy nową tutaj pętlę. Pod spodem. Pętla zapytania. Rozpoczniemy z pustym. Zrobimy tytuł, datę, tylko zróbmy jako grid. Pętla zapytania, szablon. Tu mieliśmy dodać do niego jeszcze zajawkę. OK. I potrzebujemy jeszcze tutaj na tej pętli zrobić, żeby dziedziczyło układ domyślny i żeby dziedziczyło zapytanie z szablonu oraz na tym musimy zrobić, żeby była większa szerokość. I teraz powinno być OK. I tutaj zobaczcie, że teraz fajnie tutaj przez to, że rozwiązana została sprawa z tymi szerokościami, tu jeszcze na tym byśmy musieli zrobić te szerokości na stronicowaniu, to teraz fajnie to działa zarówno na backendzie, jak i na frontendzie. Faktycznie jest ten podgląd taki dokładny dosyć tego, co tutaj, jak to będzie wyglądało. Jest to praktycznie jeden do jednego, więc to jest fajne. I teraz, no właśnie, teraz jest dobrze. Coś było z tą pętlą, musiałam tam naklikać i to się gdzieś tam zapisało, więc teraz jest OK. Na stronie głównej wyświetla tam nam 6, bo chyba tylko mam 6. Teraz wchodzę na tag. Z danego województwa powinny tam być, zdaje się, dwa wpisy z danego województwa są. Wchodzimy na kategorie, jakieś tam góry, to powinny być chyba trzy wpisy z tego, co kojarzę, tutaj były i są. To nasze góry, wchodzimy, no, czyli teraz dobrze nam to działa, ale teraz zauważcie jedną rzecz, tutaj to, na to trzeba zwrócić uwagę w tej pętli zapytania. Tutaj mamy jakiś podgląd trzech wpisów, ale na stronie głównej wyświetliło nam się sześć. Dlaczego tak się stało? No bo tutaj zaznaczyliśmy, że ma korzystać z tej, ta pętla ma korzystać, dziedziczyć zapytanie z szablonu, czyli korzysta z main query. I to oznacza, że my tutaj nie mamy możliwości ustawienia żadnego, ile ma być tych wpisów i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że to jest ta pętla główna, korzystająca z main query, czyli tego, co WordPress sobie wysupła z URL-a, tak jakie tam wpisy mają być wyświetlone. I on sobie to zapytanie do bazy i wyciągnięcie tych wpisów wykonał, zanim w ogóle ta templatka zaczęła się renderować, czyli zanim tutaj dochodzi do tego miejsca w kodzie. Więc jeżeli, w zależności teraz, ile mamy tych wpisów, no ja mam, zdaje się, 6 wpisów, wrócę teraz do kokpitu, chyba mam tam 6 wpisów, dlatego wyświetla 6, po prostu. Zaraz zobaczymy. Wejdę do wpisów, no mamy 6, także dlatego wyświetla na stronie głównej te wszystkie wpisy po prostu, bo wyświetla tutaj najnowsze i domyślnie WordPress wyświetla nam tu, gdzie mamy czytanie, tak? Tutaj ustawiamy, ile ma domyślnie tych wpisów na stronach tych archiwów wyświetlać, czyli 10, no ja mam 6, no to jak zmienię teraz na 4, tutaj tak zmienię na 4, no to teraz na stronie głównej powinno nam się wyświetlać 4. No i teraz będzie się wyświetlało po 4, no i mamy paginację, więc mamy następną stronę, od razu to jest obskurzone, więc to wszystko tutaj będzie działało i tutaj wyświetla te pozostałe dwa. Dlatego jeżeli chodzi o tą pętlę taką, którą mamy, ten blok pętla, który dziedziczy z tego szablonu, jakby zapytanie z tego main query, to my nie mamy możliwości na tym, w tym miejscu tutaj w edytorze ustawiania, ile ma tych wpisów być wyświetlonych, dlatego że to są te główne, to jest brane z tych głównych ustawień dla właśnie wyświetlania archiwów. Więc jeżeli potrzebujemy modyfikować liczbę tych wpisów na tych podstronach wszystkich takich z templatki, tak, czyli te na stronach tagów, kategorii i tak dalej, jeżeli chcemy tym manipulować, to do tego służy filtr pre-get post
który potrzebujemy sobie dopisać do functions PHP. I to możecie sobie wygooglować, już tutaj dzisiaj tego nie będziemy robili, ale tamtym filtrem możemy manipulować liczbą tych wpisów, które będą na poszczególnych stronach, tych, które są po prostu z templatki pochodzą. Natomiast jeżeli byśmy mieli taką pętlę dodatkowo, byśmy sobie dołożyli gdzieś na przykład w takim szablonie pojedynczego wpisu, na przykład chcielibyśmy mieć pod treścią, na przykład chcielibyśmy dodać drugą pętlę, która to pętla nie będzie korzystała z tego main query, no bo to byłoby bez sensu, bo to z main query już tutaj korzysta nasz tytuł i tak dalej, ta treść, tylko chcemy sobie, na przykład chcielibyśmy dodawać jakieś sobie, nie wiem, jakieś polecane wpisy inne i byśmy sobie, czyli dajemy nadal dziedzicz układ domyślny, tak, i znowu wybieramy sobie tutaj, żeby pętla zapytania i szablon wpisu, żeby był na white, ale teraz na pętli zapytania już nie zaznaczamy tego dziedziczenia, tylko tutaj sobie tworzymy własne jakieś tam, no i wpis, na przykład mielibyśmy jakąś kategorię właśnie feature, czy jakieś polecane, moglibyśmy mieć taką kategorię, że na przykład jakieś tam kategorie, no ja na przykład wezmę tutaj, że góry, wyszukuję kategorię tak od razu, no i jakieś tam polecane wpisy, tak, z ostatnich tam z gór, czy coś takiego, i wtedy to jest osobna zupełnie pętla, która po prostu my ustawiamy parametry i tutaj się to WP Query, tak jest to zapytanie do bazy, które wyciąga nam te odpowiednie wpisy, ono się tutaj wykonuje w danym miejscu, w którym to wystąpi na tym, w tym pliku single, czyli oj, tutaj nie dodałam jeszcze jednej rzeczy tego, żeby podlinkować te tytuły, no to nie będzie nam ciężko to klikać teraz, to jeszcze tylko wrócę tutaj do indeksu, jeszcze tutaj na tytule zaznaczę, żeby zrób tytuł odnośnikiem. To teraz będziemy mogli sobie kliknąć do tego konkretnego wpisu stąd i teraz na dole, o, tu nam się wyświetlają jakieś tam trzy wpisy już, które tam ustawiliśmy. I one są zupełnie niezwiązane z tym main query, które tutaj nam pobrało dane do tego wpisu na tej stronie, ponieważ jesteśmy na stronie jakiegoś tam Parku Narodowego. Więc to jest jakby tutaj osobno. No i tu możemy sobie dodawać jakieś banery, byśmy chcieli dodawać i tak dalej, to wtedy na każdej podstronie, na każdym wpisie, to na dole się nam tutaj wyświetla. Więc to jest dosyć fajne, fajna opcja. No i dobra, i teraz to już w zasadzie mamy gotowy, tak, ten motyw, jeżeli chodzi o strukturę, on w każdą podstronę nam wyświetli ten motyw, także tutaj w zasadzie moglibyśmy na tym zakończyć, ale jeszcze ja bym chciała jeszcze spróbować dokończyć, mamy, myślę, że jeszcze chwilę, możemy przedłużyć trochę ten webinar o za 20 minut, bo dobrze by było, jakbyśmy jeszcze spojrzeli na stronę główną, bo fajnie by było stworzyć sobie stronę główną teraz, bo mamy templatki na razie takie no, ogólne, które wyświetlają nam content, a my chcemy teraz stworzyć na przykład taką stronę główną, którą na szybko byśmy sobie, ja nawet mamy gdzieś już to... Chcielibyśmy sobie tutaj stworzyć taką coś takiego, jak ja wiecie co, mam gdzieś tutaj kod do tego, żebym ja już tego nie klikała, bo już mam mało czasu, więc ja to po prostu sobie skopiuję. Moment. Zrobimy sobie tak. Muszę wkleić do notatnika, bo inaczej się nie, niestety to nie zrobi. I tutaj wstawę. Ctrl V. Mam jakąś przygotowaną. Tak, przygotowaną mam tutaj. Przygotowane mam jakąś treść tej podstrony, tak? Jakiś biblioteki mediów. Biorę sobie, bo tam mam z jakiegoś innego URL-a, tylko sobie nadpiszę tylko te zdjęcia. Mam jakiś taki typowy landing page dla strony głównej, tak, jest to dosyć typowy, parę jakichś tutaj bloków. Też to bym musiała pozastępować. O, tutaj zrobimy, weźmiemy miniaturę jakąś taką, o, coś takiego i teraz możemy, żeby tego za każdym razem nie kopiować, możemy robić coś takiego, powielić.
teraz robimy tak, jesteśmy tutaj do drugiej kolumny. O, tylko się pozbędę. I tutaj tak samo. Po prostu tam miałam jakieś inne URL, dlatego tutaj to sobie nadpisuję, żeby było z mojego WordPressa tutaj tego pobierało. I mamy taką podstronę. No, to jest taka podstrona typowa dla strony głównej, którą moglibyśmy chcieć mieć na jakichś tam stronach. No i teraz musimy jeszcze sobie to ustawić jako stronę główną, czyli ustawienia czytanie. Ustawimy tą stronę jako stronę główną. Statyczna strona, strona główna ma tą stronę. No i teraz page, tak? To będzie nam pobierało, bo teraz edytowaliśmy to na stronie, więc ta templatka page nam to wyświetli. Czyli na tej templatce page mieliśmy, żebyśmy sobie wyobrazili, co jest z którego edytora, bo to jest w edytorze bokowym robione, ale teraz jako templatkę zrobiliśmy tylko blok, użyliśmy do tutaj na stronie. Zobaczcie, mamy stronę, dobra. Użyliśmy sobie blok treść wpisu. I ta treść wpisu to jest to, co my wyklikaliśmy przed chwilą w edytorze, ale na tej konkretnej podstronie, bo ja będę za chwilę chciała mieć podstronę na przykład o nas, czy coś takiego, i tam chcę mieć inny zestaw bloków, więc dlatego tego nie robimy tutaj w templatce, w edytorze templatek, tylko w edytorze templatek robimy treść wpisu, a po prostu potem mogę wejść i po prostu utworzyć kolejną podstronę i ten środek tej treści wpisu już sobie wyklikuję na konkretnej podstronie, tak? Tutaj, gdzie sobie to przypiszemy. No bo jeżeli byśmy to mieli w templatce, no to wtedy każda strona by wyświetlała to, więc to byłoby bez sensu. Więc dlatego w taki sposób to możemy zrobić. No i tutaj już mamy spoko tak naprawdę stronę. Zobaczcie, że ja w ogóle nie, mamy zero styli własnych, dodawaliśmy nic, nie stylowaliśmy nic swojego. Nawet w zasadzie większość rzeczy tutaj, może tutaj tylko jest zmieniony tekst na biały. A tak poza tym my tutaj żadnego stylu de facto, no i tu jest jakiś kolor dodany, ale żadnego stylu my tutaj nie zmienialiśmy, nie mamy żadnego CSS-a napisanego, a już ta strona w sumie wygląda w miarę. Wystarczyłoby trochę ją podstylować i mogłaby robić tutaj dla niejednej firmy za jakąś tam prostą stronę. Ale oczywiście stylowaniem zajmiemy się później. Ale teraz jeszcze spróbujmy jedną rzecz zobaczyć, bo jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo fajna tutaj. I jedna taka nowość, która jeszcze nie było w poprzednich wersjach, co myślę, że warto zobaczyć, bo to jest naprawdę mega fajne. Pierwsza rzecz to są wzorce. No bo teraz, jeżeli byśmy sobie chcieli klikać za każdym razem na każdej podstronie, może byśmy chcieli na jakimś About Me też wykorzystać taką sekcję, prawda? No to bez sensu. No moglibyśmy wejść tutaj w grupę, zrobić kopiuj i przejść teraz na tamtą podstronę i tam dać wklej i to by się skopiowało, to by działało, także tutaj kopiowanie, przenoszenie, to działa naprawdę fajnie. No ale po co, jak mamy coś takiego, co nazywa się wzorce? I wzorce również możemy sobie zdefiniować. Wzorce sobie możemy zdefiniować tutaj w naszym katalogu. Możemy założyć sobie folder patterns. I wzorce to jest niestety jedyna rzecz, która jest jednak zdecydowana. Team Gutenberga zdecydował się, żeby wzorce były jednak z plikami PHP. Dlatego, że po prostu chociażby po to, żeby jakieś dynamiczne URL-e podmieniać czy coś takiego. No więc każdy tutaj wzorzec musimy sobie utworzyć nowy plik, na przykład hero PHP i to już jest plik PHP-owy. I co robimy? To będziemy sobie kopiować, czyli wchodzimy sobie, czekajcie, bo coś mi tutaj wskoczyło. Dobra. Będziemy sobie kopiowali każdą tą sekcję, zrobimy sobie jako własny wzorzec. Czyli bierzemy sobie pierwszą, kopiujemy, tutaj kopiuje się cały kod, wchodzimy tutaj w ten hero i podmienimy i wstawiamy. No i tutaj jeszcze byśmy musieli na przykład te URL-e, które mamy właśnie, dlatego jest to w PHP, bo tutaj byśmy sobie musieli najlepiej takie coś w motywie, no to wstawić sobie tutaj do katalogu te pliki i zrobić po prostu dynamiczną ścieżkę, nie taką, że mamy tutaj konkretny URL, no bo wtedy wiadomo, no to jak przeniesiemy ten motyw na inną stronę, no to nam tutaj nie zadziała, więc to jest dlatego tutaj te PHP-owe, no ale powiedzmy, że już tu nie będę się tak wchodzić w szczegóły. New file, następny zrobimy sobie icon boxes, PHP też musi być.
No to bierzemy sobie kolejną tą grupę tutaj z tymi iconboxami, kopiujemy, wstawiamy ten HTML. Następna grupa to były jakieś tam info, powiedzmy PHP, taka sekcja. No to kolejną grupę wybierzemy, to jest ta sekcja z tymi takimi, z tą szachownicą. Też kopiuję ten kod. Wstawiam i zrobimy jeszcze jeden pattern. CTA, call to action. I to jest ten ostatnia, ta sekcja tutaj zielona. Robimy kopiuj i wklej. I teraz patterny jeszcze muszą mieć takie na górze tego pliku musi być taka definicja tego wzorca. I już Wam powiem, jak ta definicja wygląda. To jest coś takiego, taki kawałek komentarza HTML. Takiego, czyli musimy nadać tytuł, czyli tu mamy na przykład CTA. A tutaj damy CTA, czyli musimy mieć jakiś taki namespace slash i CTA. No i tutaj kategorię feature możemy zostawić. No hero to też tak samo. Już mamy do hero przygotowany, do icon boxes. Każdy musi mieć osobną nazwę. I tutaj to info też dokładnie tak samo zrobimy. I teraz w momencie, gdy odświeżymy tutaj, to powinno nam wystarczyć tylko te paterny. I będziemy chcieli sobie dać plusik. I tutaj pojawiły nam się taka zakładka wzorce. I zobaczcie, że teraz możemy całe te sekcje po prostu, jak jesteśmy tutaj, powiedzmy, i nie musimy już wyklikiwać tych bloków osobno. Jeżeli chcemy powielić, to klikamy i nam się całe wstawia ta sekcja. Dlatego to jest bardzo fajne. I na każdej podstronie to nam w taki sposób będzie działało, także to jest super. Ale jeszcze jedna rzecz, która jest jeszcze bardziej super, to jeszcze sobie założymy jeden pattern, który nazwiemy sobie go full page at home. Zrobimy sobie tutaj tak samo. To sobie, no dobra, dajmy też jako feature. Niech to będzie. OK. Zapiszemy to sobie. OK, dobra, nie, źle tutaj to mam. Jeszcze raz tylko. Tutaj coś źle tu pisałem. Dobra. PHP to musi być. OK, good. Dobra, coś zmieniło. Teraz powinno być OK. Zapisało i teraz stawiam sobie tutaj to. I co zrobimy, to weźmiemy całą tą stronę, czyli tu możemy wejść. Klikniemy sobie skopiuj całą treść i teraz całą tą stronę, także będziemy mieć pattern jakby z całą tą stroną, co nam tutaj bardzo dużo ułatwi, bo wtedy będzie można sobie, możemy tutaj opuścić tą stronę, będzie można kliknąć tutaj na plusik. Teraz się te wzorce powinny nam doładować, bo to chwilę trwa, zanim one się doładują. No, gdzie są nasze wzorce? O, są już. I teraz zobaczcie, że tu się pojawiła cała ta full page home. Że można po prostu całe kliknąć i cała taka strona się pojawi. Ale mało tego. Możemy tutaj do tej definicji dodać jedną linijkę kodu. I to jest mega fajne. To się teraz pojawiło w tej nowej wersji WordPress. Dodać taką linijkę kodu, która mówi block types core post content. I jak to dodamy do tego full page'a, to zobaczcie, co się stanie, jak wejdę sobie tutaj z powrotem, wrócę do stron i będę chciała dodać nową stronę, na przykład about, jakąś nową, czy cokolwiek. Dodaj nową stronę. I nie załadowało się to. Co się miało załadować? O, ładuje się, to chwilę trwa, bo mi tutaj jakoś wolno chodzi. Widzicie, co się stało? Ja nic nie klikałam.
Teraz jest to z takiego, że jak zdefiniujemy właśnie to block types, core post content, to jak tworzymy nową stronę, jakąś zupełnie pustą, to zamiast zaczynać od zera w tym edytorze, podpowiada nam te wzorce takie, które tam zdefiniowaliśmy. Czyli możemy sobie przygotować kilka całych podstron gotowych, które zdefiniujemy i teraz ja zakładając nową stronę, jak chcę otworzyć nową stronę, pokazuje mi się taki pop-up, wybieram sobie i od razu zaczynam już z gotową strukturą. I tak naprawdę tutaj mamy, oczywiście tu nie ma żadnego, nie jesteśmy jakoś tam ograniczeni, można to sobie przesuwać, tak, można z tym robić, co tam chcemy, zamieniać. Jakbyśmy chcieli to pozamieniać, tutaj coś edytować, to zupełnie tak jak chcemy, można całe treści sobie pozmieniać, tak, i tutaj damy o nas na przykład. I tutaj damy na przykład o nas, żeby było, żebyśmy tutaj pozmieniali coś, pousuwamy jakieś teksty, to już możemy potem robić, ale to jest taki starter, po prostu on nam tutaj wkleja od razu te bloki, które gdzieś tam wcześniej zdefiniowaliśmy i można sobie z tym robić, co tam chcemy i teraz w podglądzie, jak wejdziemy, no to ta strona powinna nam wyświetlać teraz o nas i to też będzie przez, mamy tutaj o nas, tak, i to też wyświetla ta templatka z tego edytora templatek page, ale tam w miejsce tego post content jest wstawiona treść z tego edytora właśnie, który dodawaliśmy na poziomie strony. Także to jest mega fajne. Myślę, że tutaj no, to dosyć ma duży potencjał, żeby zastąpić te wszystkie importery demo i tak dalej, contentu, no bo teraz jak będziemy wchodzili, klikamy sobie dodaj nową stronę i tam mamy przykłady iluś tam już gotowych landing page'i. Także to jest mega fajne. No i myślę, że na tym zakończymy, bo w zasadzie wszystko udało nam się tutaj stworzyć. Stworzyliśmy całą w pełni działającą stronę, która wyświetla wszystkie podstrony, które są możliwe do utworzenia w WordPressie. Wszystko nam tu działa, więc jedynie no, nie wygląda to za dobrze, chociaż jak widzicie w zasadzie ta strona główna, no, ona już całkiem spoko wygląda tak naprawdę, nawet bez żadnego stylowania, ale oczywiście my będziemy chcieli sobie poprawić ten styl, żeby to jakoś tam nam wyglądało normalnie, bo na przykład tutaj tych odstępów nie mamy, tak, to jest coś, co będziemy chcieli sobie na pewno zmienić, fonty, jakieś kolory poustawiać, no i zobaczyć, co możemy w tym edytorze, jak możemy go tak jakby dostosować do konkretnego projektu, lub też jak po prostu utworzy jakąś własną paletę barw i tak dalej, także to wszystko będziemy testować za tydzień, w poniedziałek też o 11:00. Dalej będziemy kontynuować tutaj z tym motywem. Widzę, że część osób jeszcze tutaj z Was przetrwała. No, a powiedzcie, jak Wam się to widzi w takim razie? Czy to tworzenie właśnie tych templatek w edytorze, czy to wydaje się Wam łatwe, czy jednak wydaje się to skomplikowane w jakiś tam sposób? Ciekawa jestem, co o tym myślicie. O, super fajne, łatwe. No, wydaje mi się, że to jak jeszcze będzie dopracowany ten taki user experience tych niektórych elementów tam, że zasłaniają na przykład, prawda, te elementy interfejsu, jakieś tam rzeczy, jak to jeszcze będzie dopracowane, to myślę, że będzie to naprawdę mega super. Także o, widzę, że podoba Wam się to, także fajnie. No, także jeszcze sobie dostylujemy, to jeszcze zobaczycie, jak tutaj będzie można to dostylować fajnie. I potem sobie jeszcze zobaczymy, jak tutaj nam jakiś performance, zobaczymy tego, jak ta strona w ogóle, jakie ma osiągi i co ona tak naprawdę, co nam ten edytor ładuje. Myślę, że to też będzie fajne, żeby to zobaczyć tak naprawdę. Także fajnie, widzę, że Wam się to pojawiło. Tak, i to będzie właśnie nie tylko to będzie proste i szybkie, ale też, wiecie, chodzi o to, że tak naprawdę to jest wszystko mega łatwo przenośne. Tak, wystarczy zrobić kopiuj i wkleić to na innej podstronie i to po prostu będzie działać, więc tak naprawdę my to musimy raz rozkminić, jak to robić, i potem już te nagłówki, te stopki i tak dalej, to będzie można tak naprawdę kopiować, przenosić z jednego miejsca do drugiego, z jednej strony do drugiej i myślę, że później to będzie mega proste w ogóle do robienia, no bo będzie wystarczyło wejść tutaj gdzieś i kopiuj, i wklejasz to na innej podstronie i tam też to działa, więc to jest tutaj myślę, że najbardziej, najfajniejsza taka rzecz. Dobra, no to słuchajcie, ja nie będę Wam może przedłużała, bo już i tak się trochę przedłużyło, więc trochę dłużej tutaj nam zeszło niż planowałam. Ten webinar, no widzę, że nagrywa się, więc myślę, że wszystko będzie ok, tak jak ten ostatni, więc on się pojawi na YouTubie znowu. Znowu wyślemy Wam link do tego nagrania.
Także będziecie mogli sobie to przejrzeć. No myślę, że trzeba sobie przede wszystkim samemu trochę poćwiczyć z tym tworzeniem tych templatek, z tym edytorem, obsługą tego edytora, no to będzie to na pewno o wiele prostsze. A za tydzień właśnie spróbujemy podkręcić styl tak, żeby ta strona wyglądała na taką, co można ją powiedzmy użyć w małej firmie. O, tak zrobimy, że nie będzie wstyd jej ją opublikować na przykład dla jakiejś małej firmy, to myślę, że uda nam się to ją doprowadzić, bo ona już i tak jest bardzo blisko tego. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia za tydzień o 11 i pamiętajcie, że jest WordCamp w Warszawie 11-12 czerwca. To jest taka konferencja największa o WordPressie tutaj w Polsce i ona wraca po tam prawie 3 latach przerwy covidowej, także jeżeli pracujecie w tym WordPressie, interesujecie się tym, to warto też się wybrać na tą konferencję. Tam jest bilet bardzo tani, a można spotkać społeczność, 2 dni spędzić czas z innymi osobami, którzy też po prostu w tym WordPressie siedzą, także na pewno warto. I słuchajcie, dziękuję Wam w takim razie i już kończę teraz na pewno. Do zobaczenia za tydzień. Cześć, mam nadzieję, że się zobaczymy za tydzień znowu.